Jutro mamy głosować ustawę, która nie daje dodatkowych praw służbom. Żołnierz ma prawo strzelać w ochronie własnego życia, w ochronie życia innych osób. To jest ustawa, która zdejmuje z żołnierzy odpowiedzialność za łamanie prawa, za łamanie przepisów, za łamanie nawet rozkazów własnych dowódców. To jest zgoda na to, żeby nie przestrzegać prawa i żeby nie przestrzegać rozkazów. Armia opiera się na dyscyplinie. Bezchołowie w armii zawsze kończy się tragicznie. W demokracji służby muszą działać w ściśle określonych ramach prawnych i granicach i pod kontrolą, a rząd dzisiaj po prostu tę zasadę podważa. I to jest groźne. Nie tak dawno przychodziliście państwo do Sejmu w koszulkach z napisem Konstytucja i mówiliście o praworządności. Ta ustawa to jawne pogwałcenie naszej ustawy zasadniczej i wartości, które za nią stoją. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Krakowski Instytut Prawa Karnego alarmują, że przepisy procedowanej ustawy naruszają konstytucyjną zasadę legalizmu, artykuł 7, zasadę proporcjonalności, artykuł 31 ustęp 3 Konstytucji, zasadę określoności przepisów karnych, artykuł 42 ustęp 1 Konstytucji, ale przede wszystkim prawo do ochrony życia i zdrowia wynikające z artykułu 30 Konstytucji. Ustawa jest również sprzeczna z obowiązującymi aktami prawa międzynarodowego, Konwencją genewską i Konwencją o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności. W państwie prawa przemoc, czy to ze strony policji, czy wojska, czy jakiejkolwiek innej uzbrojonej formacji, jest rozwiązaniem ostatecznym. Zwłaszcza jeżeli mówimy o użyciu broni palnej. Mówimy o strzelaniu przez wojsko do cywilów. O bezkarnym strzelaniu z broni ostrej. Więc niech to wybrzmi. Rozmawiamy o tym, żeby można było bezkarnie zabić cywila i żeby nikt się potem nad tym nawet nie pochylił. To jest ustawa, która pozwoli żołnierzom bezkarnie strzelać do cywilów, w tym do kobiet i dzieci. To jest ustawa sprzeczna z polską konstytucją i konwencją genewską. Polskie państwo ma stać na straży życia ludzkiego, na straży prawa człowieka, a nie pozwalać swoim żołnierzom bezkarnie łamać i strzelać do cywili. Żołnierz ma polski mundur, orzełka na piersi, działa w imieniu państwa. I państwo musi mu wyznaczyć jednoznaczne zasady, kiedy może użyć pałki, kiedy gumowej amunicji, a kiedy broni palnej. A on musi tych przepisów bezwarunkowo przestrzegać. To jest podstawa zaufania obywateli i obywatelek do państwa. Na granicy są potrzebni dzisiaj funkcjonariusze po przeszkoleniu policyjnym do działań w tłumie, a nie młodzi żołnierze, którzy nie mają pojęcia, jak sobie z agresywnym cywilem poradzić. Ale zamiast rozwiązać ten problem, realny problem, pan premier Tusk proponuje bezkarne strzelanie do cywilów. To nie jest rozwiązanie. To jest groźny populizm i dlatego partia Razem zagłosuje przeciwko tej ustawie, bo konstytucja i prawa człowieka, drodzy państwo, to nie są tylko napisy na koszulkach i puste hasła, które się używa wyłącznie w kampanii. Apeluję o jej odrzucenie. Apeluję o odrzucenie tego haniebnego, niebezpiecznego projektu.